No, jestem, cześć. Spotykamy, pewnie zapytacie się dlaczego w polu kukurydzy. Jest to do końca pozbawione sensu, bo w filmie jest scena, w której odbywać się będzie pościg. Ale to o tym później. Chciałem wam przeczytać fragment scenariusza. Mam nadzieję, że spodoba się wam i wesprzecie mnie nieco. Stary dom, wnętrze, retrospekcja Katarzyny. Katarzyna siedzi zapłakana przy stole w kuchni, głowa schowana w dłoniach, łokcie na stole, na jakiejś gazecie. Spogląda na okładkę, ręce, które leczą. Na okładce widać postać bioenergoterapeuty z wahadełkiem. Katarzyna. Dłużej tak nie mogła. Znalazłam kontakt do uzdrowiciela. Przyjechał tu. Wnętrze, sypialnia, ten sam dom. Nad leżącym Janem, sparaliżowanym, stoi bioenergoterapeuta i zamkniętymi oczami przesuwa nad ciałem Jana swoje dłonie, strzępując nimi co pewien czas na podłogę. W końcu prostuje się i zwraca do Katarzyny. Muszę być z Państwem szczery. Niestety sprawa jest poważniejsza niż myślałem. Moje trzecie oko, moja projekcja podświadomości pokazała mi, że jest pani tak zwanym wampirem energetycznym. Katarzyna, proszę. W pewnym sensie jesteście jako małżeństwo niedobrani. Nie znaczy to, byście się państwo od razu rozstawali. Nie, broń Boże. Nie. Katarzyna, ja nie wiedziałam. Ja naprawdę nie wiedziałam, że tak. Bioenergoterapeuta, to nie pani wina. Ma pani po prostu taką aurę, kokon energetyczny. Pani męża jest przez chorobę rozszczelniony i nieświadomie wykrada mu pani jego bioplazmę. Tak, Katarzyna. Coś takiego, Jan. Widzisz, babo? Wiedziałem, że tu coś cuchnie. Że to twoja wina. Bioenergoterapeuta. Proszę się nie martwić, naprawimy to, ale, że tak powiem, będzie to trochę kosztowało. Ale myślę, że będzie pan chodził. Jan, ile? 20 tysięcy. Jan, dwa. Jan krztusi się z wrażenia. Katarzyna, nie mamy tyle. Bioenergoterapeuta, no cóż. Bioenergoterapeuta rozkłada bezradnie ręce i podchodzi do stolika, zamykając swoją torbę. Bioenergoterapeuta, dobrze. Dla państwa 15. Ale i tak nie mam przy sobie kamertonów ani izoozyrysa. To znaczy wahadełka. Wrócę, jak będą państwo mieli już gotówkę, dobrze? Katarzyna. Co miałam robić? Wzięłam szybko pożyczkę z banku i przyjechał ponownie. Tym razem już z walizką pełną jakiegoś żelastwa. W sypialni na łóżku Jana Jan leży na brzuchu bez koszuli nocnej. Obok łóżka otwarta czarna walizka z poukładanymi na niej rozmaitymi kamertonami. Bioenergoterapeuta wodzi wahadełkiem i izoozyrysem na rzemyku wzdłuż kręgosłupa Jana. Wahadełko coraz szybciej i mocniej wiruje na boki. Bioenergoterapeuta. Teraz sprawdzam stan energetyczny czakr kręgosłupa. O, widzi pani, jak samo wiruje w lewo? To oznacza ekstremalne osłabienie. Skoryguję teraz prawidłową pracę tej czakry. Zabrała mu pani dużo energii. Odkłada wahadełko Isis i sięga po dwa krótkie, mosiężne kamertony. Teraz oczyszczę i odenergetyzuję go kamertonami energia 1. Uderza nimi o siebie dwa razy i zbliża ich końcówki do kręgosłupa. Uderza i znów zbliża i tak ze trzy razy. Odkłada je i sięga po długi kamerton. Drugą ręką, dwoma palcami trzyma kręgosłup. Teraz uaktywnię kamerton OT64 i OT32. Po cztery uaktywnienia. Dotyka kamertonem raz z jednej, raz z drugiej strony kręgów, a następnie uderza nim o bok łóżka i znów przykłada do kręgosłupa. A na koniec zastosuję wahadło wibracji kości. Polecenie mentalne. Bioenergoterapeuta wydaje sobie komendę. Przekaż substancje energetyzujące zdrowia kości. Drewniane wahadło wiruje. Bioenergoterapeuta przesuwa nim wzdłuż kręgosłupa. Wahadło po chwili zatrzymuje się. Bioenergoterapeuta. O, samo się zatrzymało po nasączeniu substancjami zdrowotnymi. Widzi pani?
To by było na tyle. Bioenergoterapeuta kończy seans i powoli pakuje instrumenty do walizki. Dostrzega leżący na stole zwój banknotów i wrzuca go również do walizki, nawet nie przeliczając. W tym momencie nagle Jan podkurcza o własnych siłach nogi i próbuje siąść. O dziwo udaje mu się. Katarzyna: Boże, Jasiu, ty siedzisz? Jan śmieje się. Katarzyna: Jak my się panu odwdzięczymy, Boże. Wie pan co? Niech będzie i 30 tysięcy. Kobieta podbiega do szafki i wyjmuje kolejny zwój pieniędzy i wręcza go zaskoczonemu, bądź co bądź, bioenergoterapeucie. Katarzyna: Muszę o tym powiedzieć naszemu księdzu. Ucieszę się. Bioenergoterapeuta: Lepiej nie, czary nie i tak nie zrozumieją. Katarzyna: Nie? Nie. Katarzyna: Boże, dziękuję panu. Katarzyna: Jankowi poprawiło się, ale tylko na chwilę. Wieczorem paralicz wrócił i objął nawet ręce. Jan leży, nie może się nawet ruszyć. Ręce nieruchomo wzdłuż ciała, jedynie podnosi głowę i krzyczy. Jan: Kaśka, patrz! Znowu to samo! Katarzyna przybiega do niego z kuchni. Jan: Patrz! Skór nas oszukał! Nie wybaczę mu tego, zaje! Jan nie może wymówić do końca słowa. Zaczyna się dusić. Katarzyna jest w popłochu, nie wie co zrobić. Katarzyna: W momencie, gdy Janek go przeklnął, stracił nawet mowę i wzrok. Paweł: No to musimy nad Jasiem w takim razie popracować. Śmiech. Ksiądz Andrzej. Ksiądz Andrzej pochyla się nad Janem. Czy żałujesz i przepraszasz Boga za to, że odwróciłeś się od Niego? Widzimy dwa kliknięcia palcem Jana na tak. Paweł: Dobrze. A czy mógłbyś w swoim sercu przebaczyć temu bioenergoterapeucie? Albo jak wolisz, temu oszustowi? Widzimy tylko jedno klik na nie. Paweł: No, przyjacielu, jeśli chcesz przyjąć Boże miłosierdzie, to musisz pozbyć się tego guza na duszy, tej nienawiści, która cię niszczy. To co, szefunciu, damy radę? Widzimy tylko jedno skinienie palcem na nie. Paweł: Bracie, szczerze mówiąc, to nie wyglądasz najlepiej. Jak będziesz taki uparty, to kto wie, czy nie trafisz ostatecznie tam, gdzie jest bardzo gorąco. Ciszę przerywa płacz Katarzyny. Paweł: Przyjacielu, nie musisz od razu kochać tego człowieka. Wystarczy jedynie, że powiesz: przebaczam ci. Inaczej wypowiedz te słowa w duchu, a my sami będziemy się za ciebie modlić na głos, okej? No, pamiętaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. W końcu widzimy upragnione dwa kliknięcia Jana na tak. Paweł i reszta uśmiechają się. Katarzyna jeszcze głośniej płacze, ale tym razem z radości. Paweł: Wszechmogący Boże, przepraszam Cię za mój grzech, bałwochwalstwa, przepraszam za zło, które mną zawładnęło. Przebacz mi, jak i ja przebaczam temu, któremu bardziej zaufałem niż Tobie. Miłosierny Panie, uwolnij naszego brata Jana od tej choroby. Dziękujemy Ci, Panie. Wszyscy powtarzają za Pawłem. Dziękujemy Ci, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ksiądz Andrzej czyni znak krzyża nad Janem, który jak na zawołanie gwałtownie podnosi się z łóżka i siada na jego krawędzi obok Pawła. Jan: Muszę skorzystać z łazienki, przepraszam. Jan jakby nigdy nic wychodzi z sypialni. Wszyscy patrzą po sobie. Julia i Katarzyna płaczą. Paweł: Chwała Panu. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten fragment i przyjdziecie do niego, do kin, jeśli uda się nam zrealizować. No. Jak widzicie, dużo kukurydzy. Możemy sprawdzić, czy jest dobra, czy jest gotowa do zebrania, ale tak, o. Można już gotować, no ale nie będę zrywał, bo tutaj jeszcze mnie gospodarz przegna. No to tyle, to trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!